zwycięstwo 4-2 i po trzech wyścigach prowadzenie 10-8. A już za momencik wyścig numer 4. Już uruchomiony czas 2 minut dla zawodników startujących w wyścigu numer 4, a to będą Janusz Kołodziej wspomniany z Jakubem Torselem pojedzie w parze, a ich przeciwnikami będą Grzegorz Zęgota i Mikkel Mikkelsen w Szwecji, Smederna Eskilstuna w Polsce, Unia Leszno. W Polsce razem w parze nie jeżdżą, bo żaden z nich nie jest prowadzącym parę, a tutaj razem dzisiaj w parze Zęgota i Mikkel Mikkelsen. Proszę Państwa, Janusz Kołodziej po raz drugi w tym sezonie w Elite Serien. On już przed sezonem mówił, że nie będzie za często wybierał się do Szwecji, nie ma planu odjechania wszystkich meczów. Urodziło mu się dziecko, urodziła mu się córka i trochę zawróciła w głowie taty. Częściej chce być Janusz w domu i bardzo dobrze, ale kiedy jest zaproszenie od szwedzkich działaczy, to Janusz przyjeżdża dzisiaj za Leona Madsena. Zobaczymy 30-letniego Polaka, który na co dzień, co niedzielę startuje w barwach Grupy Azoty Unitarnów. Kołodziej i Torsel. Torsel raczej nie poradził sobie w swoim pierwszym wyścigu. Przegrał z parą Mikkelsen z Zetterström. Teraz będzie mógł się Mikkelsenowi zrewanżować. A Mikkelsen ma 3 punkty na swoim koncie. Jeżeli żużlowcy Smederny chcą gonić, chcą myśleć o zwycięstwie, chcą myśleć o bonusie, to powinni o tym myśleć szczególnie intensywnie w takich wyścigach jak ten, kiedy nie ma żadnego mistrza świata po stronie Elit Wetlandy. Takich wyścigów jest niewiele. Kołodziej i Torsel to jest przynajmniej teoretycznie para, którą można objechać. No zobaczymy, co na to Janusz Kołodziej w kasku białym przy kredzie. Ustawia się żużlowiec z Polski, obok niego Zęgota, Torsel i Mikkelsen. Kto będzie najszybszy w wyścigu numer 4? A chyba ukradł starty Jakub Torsel. Chyba będzie przerwany wyścig. Tak. Już mamy czerwone chorągiewki. Czy panowie się zatrzymają? Jakub Torsel dopiero na przeciwległej prostej. Jakby był wściekły, że mu przerwali tak fantastyczny start. Ale było widać gołym okiem, że wstrzelił się idealnie, a przy takich sytuacjach mamy... Tak, ale nie dotknął taśmy, czyli nie będzie wykluczony. Będziemy mieli powtórkę w 4-osobowym składzie. Tak, pewnie pomny tego, co wydarzyło się w pierwszym jego wyścigu w tym meczu, czyli w drugiej gonitwie, kiedy to przegrał raz z Magnusem Carlsenem, z Mikkelem Mikkelsenem i Magnusem Zetterströmem 1-5. Teraz ryzykował, postawił wszystko na jedną kartę. Chciał idealnie wstrzelić się w moment zwolnienia taśmy startowej. To mu się udało, ale zdaniem arbitra jednak to był start ukradziony, dlatego szybciuteńko wyścig został przerwany. No ale tak jak słusznie zauważyłeś, będzie powtórka w 4-osobowym składzie. Tai Wuffinden jak na prawdziwego mistrza przystało, podszedł do swojego młodszego kolegi i tłumaczy mu: słuchaj, lepiej się skoncentruj na tym, żeby wystartować prawidłowo, a na dystansie to pojedziesz tak, jak ja ci na rękach tutaj pokazuję. Dokładnie tak. Tai Wuffinden zna się z Jakubem Torselem, razem startują nie tylko tutaj w Elite Wetlandzie, ale także w Wolverhampton Wolves, w angielskiej Elite League. Torsel bardzo aktywny zawodnik, lubi pojeździć na rowerze, lubi pójść do kina, dzieli się tymi swoimi wrażeniami na portalach społecznościowych. Może ten szwedzki żużel, mówiliśmy już kilka razy o tym, że nie ma juniorów, ale może dzięki takim zawodnikom jak Torsel ten szwedzki żużel odżyje. Ciekaw jestem właśnie tego półfinału drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów, który odbędzie się w piątek, 5 lipca w Motali. Czy Szwedzi zdołają awansować? Jak na ich tle wypadną Polacy? Co ciekawe, trener Marek Cieślak nie wziął do składu Pawła Przedpełskiego. Zdecydował się na innych zawodników. Pojadą Pawlicki, Piotrek Pawlicki, Zmarzlik, Gomulski i Szymon Woźniak, a Pawła Przedpełskiego nie będzie. Ta decyzja trenera Marka Cieślaka wywołuje trochę dyskusji, ale Paweł ma jeszcze czas, żeby o medale Mistrzostw Świata Juniorów powalczyć. Dopiero 19 lat. Oprócz tego sezonu jeszcze 2 lata przed Pawłem Przedpełskim w gronie juniorów. A tutaj Tai Wuffinden cały czas w dyskusji z Jakubem Torselem. Zobaczymy, czy młody Szwed wyciągnie odpowiednie wnioski. Za chwilę powtórka wyścigu numer 4. Zęgota i Mikkelsen bronią barw Smederny. Do tej pory w tym sezonie za często ze sobą nie startowali. Tylko 3 razy razem w parze w tym sezonie, ale 2 z tych wyścigów wygrali. Także jest nadzieja, że tutaj Smederna się odkuje, a może nawet wyjdzie na prowadzenie. Zobaczymy, jak poradzą sobie z Januszem Kołodziejem, który jedzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Szczególnie w polskiej ekstralidze średnia powyżej 2,3 na bieg to musi imponować. Janusz
Kołodziej. 30-letni chłopak z przeszłością w Grand Prix i z dużymi cały czas ambicjami, ale mówi, że najważniejszy dla niego jest spokój, wygrywanie każdego kolejnego wyścigu. Jakichś wielkich, górnolotnych planów Janusz nie ma. Ten okres takiego młodzieńczego, buńczucznego podbijania świata Janusz ma już chyba za sobą. Świata to może na razie mu się za bardzo podbić nie udało, choć przecież w jego bogatej kolekcji są dwa drużynowe puchary świata wywalczone wraz z reprezentacją Polski, ale na naszych rodzimych torach królował, czy to w zespole Unitarnow, Unileszno, czy też sięgając po indywidualne laury, bo przecież to jest trzykrotny indywidualny mistrz Polski. No właśnie. Wyczyn godny podkreślania, bo przecież to nie jest tak prosto w jednodniowym finale aż trzy razy okazać się najlepszym zawodnikiem. Z żużlowców, których obecnie oglądamy, tylko Tomasz Golob pod tytuł indywidualnego mistrza Polski sięgał częściej, ale już nie wiem, czy to było 7, 8 razy? 8. 8 razy Tomasz Golob wygrywał indywidualne mistrzostwo Polski, a mogłoby być nawet więcej, tylko w ostatnich latach Tomek już odpuszczał ten turniej, miał inne plany. Dobrze, powtórka wyścigu numer 4. Janusz Kołodziej, obok niego Grzegorz Zęgota, Jakub Torsel i Mikkel Mikkelsen. To obsada wyścigu numer 4. 10 do 8 dla gości z Wetlandy. Kierownik startu zaprasza już zawodników, żeby podjechali do taśmy maszyny startowej i zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście Zęgota z Mikkelsenem to jest para, która pomoże pierwszy raz w tym meczu wyjść smedernie Eskilstuna na prowadzenie. Grzegorz Zęgota oglądany w niebieskim kasku, 46 na kasku, zupełnie jak Valentino Rossi w MotoGP. Zobaczymy, czy równie szybko będzie jechał Krzesiu Zęgota w wyścigu numer 4. Równo cała czwórka, Janusz Kołodziej wypycha teraz rywali, ale w czerwonym kasku napędza się Mikkelsen i mija Kołodzieja, a trzeci jest Zęgota. Na razie wszystko wskazuje na 4 do 2, chociaż Zęgota teraz przy krawężniku, aj tam za mocno wyłamał motocykl Grzegorz Zęgota i dał się objechać Jakubowi Torselowi. Nie poradził sobie z tym trudnym drugim łukiem Polak i jest 3 do 3, chociaż Janusz Kołodziej ma wyraźną chrapkę na to, żeby minąć Mikkela Mikkelsena. Jedzie bardzo płynnie po tym drugim łuku, napędza się Janusz Kołodziej, mija Mikkelsena. Fantastyczna szarża Janusza Kołodzieja, jest w formie Polak, cudownie przejechał, płynnie, fantastycznie ten drugi łuk, odjechał od krawężnika. Mikkelsen myślał, że jadąc przy krawężniku zapewni sobie spokojną pozycję, a tymczasem Janusz wypuścił się tam szerzej, nabrał prędkości i wyprzedził Mikkelsena. No i co? I z 4 do 2 dla Smederny Eskilstuna zrobiło się 4 do 2 dla Elit Wetlandy. Bardzo ciekawy wyścig numer 4. Na metę wpada już Janusz Kołodziej, za nim Mikkelsen, trzeci Torsel, bez punktu w tym wyścigu Grzegorz Zęgota. Oj, nie tego oczekiwali działacze Smederny Eskilstuna, bo w tym biegu przynajmniej teoretycznie można było tę stratę dwóch punktów nadrobić, a tymczasem przewaga gości się powiększa. Tak, jak ktoś jest w formie, jak ktoś ma świetnie przygotowane motocykle, to wcale nie musi się stosować do zasady, że na torze w Eskilstunie drugi łuk najlepiej pokonywać się przy krawężniku. Widzieli Państwo, jak fantastyczną szarżą po zewnętrznej, po orbicie popisał się Polak. Przemknął obok prowadzącego Mikkela Mikkelsena w swoim stylu Koldi. Wyginał się na motocyklu, kapitalnie balansował ciałem, dociążał tę stronę motocykla, którą trzeba było w danym momencie. No i pracując aktywnie manetką gazu, wyprzedził duńskiego rywala ze Smederny Eskilstuna, zapewnił sobie indywidualne zwycięstwo, no i dzięki trzeciej pozycji Jakoba Torsela zapewnił też trzecią w tym spotkaniu zespołową wygraną Elit Wetlandzie. Była to wygrana 4 do 2 i po czterech wyścigach goście prowadzą w tym spotkaniu 14 do 10.